tym wydaniu kryminalnych opowieści na kanale Podejrzani województwo świętokrzyskie i grupa Leszka K., szerzej znanego jako Człowiek z lasu. W grudniu 2020 roku skazano go prawomocnie na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo, którego miał dopuścić się 17 lat wcześniej. Gang Człowieka z lasu zajmował się m.in. kradzieżami samochodów, wymuszeniami haraczy, napadami, podpaleniami i szeregiem innych przestępstw. Zachęcamy jak zawsze do zasubskrybowania kanału Podejrzani i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić nowych materiałów. Opowieści o grupie Człowieka z lasu można też posłuchać w formie podcastu na platformach Spotify oraz iTunes. Leszek K. urodził się w połowie lat 60. Pochodzi ze wsi Ciechostowice, nieopodal Szydłowca, w województwie mazowieckim, przy samej granicy z województwem świętokrzyskim. W 2011 roku mieszkały tam oficjalnie 864 osoby. Dziś do Ciechostowic z Warszawy trasą S7 można dojechać w godzinę i 35 minut. To 143 km. Dom rodziny Leszka K. znajdował się nieco na uboczu. Wyglądał raczej skromnie, może nawet nieco biednie. Początkowo Leszek K. podejmował się różnych prac. Podobno był rolnikiem, swego czasu znalazł zaś pracę w odlewni. Prowadził też własny bar. W końcu stał się bezrobotny. Pod koniec lat 90. w lokalnej społeczności stworzył duży, prężnie działający gang, który pierwsze przestępstwa popełniał w 2000 roku. Kilka lat później mówiła o nich cała Polska. To wtedy Leszek K. zyskał pseudonimy Śruta lub Boruta, a media nazwały go Człowiekiem z lasu. Ostatnie przezwisko mogło mieć dwa źródła. Niektórzy mieszkańcy Ciechostowic twierdzili, że Leszek K. często robił coś w lesie. Inni zaś sami nazywali się ludźmi z lasu. Tak jak o mieszkańcach miast mówi się często ludzie z miasta. Gang Leszka K. pod kątem organizacji porównywano z partyzantką z czasów II wojny światowej. Tylko Człowiek z lasu wiedział o wszystkich członkach grupy, decydował o popełnianych przestępstwach i dzielił zyski. Polecenia wydawał zapraszając szefów poszczególnych podgrup na spotkania jeden na jeden w siłowni, którą zorganizował obok swojego domu. To ograniczało krąg świadków podejmowanych ustaleń. Podgrup tych było całkiem sporo. Kto inny zajmował się wymuszaniem haraczy, kto inny napadami, a jeszcze ktoś inny kradł samochody. Co więcej, członkowie poszczególnych grup nie znali się i nie wiedzieli wzajemnie o tym, że pracują dla Człowieka z lasu. Gdyby więc policja rozbiła podgrupę złodziei samochodów, wymuszający haracze mogli dalej działać i odwrotnie. Kolejną cechą charakterystyczną dla ludzi zrzeszonych wokół Leszka K. była ich legalna praca. Nie kreowali się na biznesmenów, ale uprawiali rolę czy prowadzili całe gospodarstwa. Najgłośniej swego czasu było o Tadeuszu G., który miał być zwyczajnym plantatorem truskawek z Górna, a w rzeczywistości stał na czele gangu zabójców kantorowców w latach 2005-2007, napadającego na właścicieli kantorów. Ofiary mordowano i kradziono im pieniądze. Swoją drogą przestępcę znanego jako Truskawka skazano prawomocnie na dożywotnie pozbawienie wolności za udział w licznych zabójstwach. Śledczy mieli znaleźć dowody na co najmniej 18 zabójstw, których dopuścił się od lat 90. do 2007 roku. Nie wykluczają jednak, że mógł mieć na koncie nawet 40 ludzkich istnień. Wracając jednak do gangu Człowieka z lasu, większość z jego ludzi miała wykształcenie zawodowe lub średnie ogólnokształcące. Jeden mężczyzna, Dominik K., specjalizujący się w wymuszaniu haraczy, pracował jako nauczyciel w szkole. Każdy, kto należał do gangu Leszka K., musiał żyć skromnie. Nie było mowy o markowych ubraniach, złotej biżuterii czy luksusowych samochodach. Tym bardziej, że na wsi zwracałoby to uwagę. Z drugiej strony, mieszkańcy Ciechostowic do dziś albo nie chcą wypowiadać się na temat Człowieka z lasu, albo wypowiadają się o nim pozytywnie, jako o normalnym, spokojnym mężczyźnie. Sugerują wręcz, że ich zdaniem trafił za kratki niesłusznie. Część z nich robi to ze strachu. Boją się zemsty ze strony kompanów Człowieka z lasu, których nigdy nie złapano lub którzy już odzyskali wolność.
Jeszcze w 2012 roku w Ciechostowicach mieszkała matka Leszka K. Zemsta i budowanie atmosfery strachu wokół było domeną człowieka z lasu i jego gangu. Raz Leszek K. miał na przykład spalić gołębnik sąsiada pełen ptaków po tym, jak ten wygrał z nim na zawodach gołębiarskich. Gangsterom zdarzało się też w różnych miejscowościach napadać na domy, a potem wiązać, brutalnie bić i okradać osoby, które wydawały się niekiedy wręcz przypadkowymi ofiarami. Niejednokrotnie łupem przestępców padały wtedy drobne kwoty, raptem rzędu kilkudziesięciu złotych. Tak było choćby we wsi Chlewiska, województwo mazowieckie, gdzie związując, kneblując i bijąc swoją ofiarę, między innymi z wykorzystaniem tępych narzędzi, ukradli 40 zł i sprzęt wart najwyżej kilkaset złotych. Tymczasem we wsi Majdów ponownie skorzystali z tego mechanizmu działania i wzbogacili się oni z pełna 200 zł. Zdarzały się też napady, w których udawało im się ukraść większe pieniądze. Kilka tysięcy złotych, a do tego na przykład biżuterię czy drogi alkohol. Podobnych napadów w województwach mazowieckim i świętokrzyskim było dużo więcej. Poza takimi napadami człowiek z lasu i jego kompanii podejmowali się wszystkiego, co miało przynosić im możliwie największe zyski. Mowa choćby o handlu nielegalnymi papierosami, środkami odurzającymi, bronią czy kradzieżami samochodów, na części lub do tzw. wykupki, czyli wyłudzenia pieniędzy od właściciela pojazdu. Co tyczy się papierosów, te musieli najpierw ukraść. W 2001 roku w Radomiu ukradli więc tira wyładowanego trefnym towarem wartym blisko 1 000 000 zł. Wcześniej obezwładnili i pobili ochroniarzy pilnujących pojazdu. Do dziś krąży legenda, że ów tir podobno zakopał się w błocie. Gangsterzy zostawili tira, ale nie dali za wygraną i po jakimś czasie wrócili po niego, zupełnie nie obawiając się policji. Po szybkiej sprzedaży papierosów Leszek K. i jego zasłużony w kradzieży współpracownik mieli sobie kupić nowe, wysokiej klasy samochody niemieckich marek. Obok tych przestępstw głównym polem działalności gangu człowieka z lasu było wymuszanie haraczy. W 2003 roku Leszek K. zażądał haraczu od właściciela dyskoteki w Stąporkowie, miejscowości oddalonej o 22 km od Ciechostowic. Tomasz P. nie zgodził się i między panami doszło do walki na pięści. Właściciel dyskoteki wygrał pojedynek, co dla człowieka z lasu było ogromną zniewagą. Przez kilka miesięcy planował zabójstwo Tomasza P. Mówił podobno, że teraz to już jego osobista sprawa i musi zabić właściciela dyskoteki. W nocy z 31 maja na 1 czerwca 2003 roku poprosił krewnego o pomoc w wywabieniu Tomasza P. z należącego do niego lokalu w Stąporkowie. Gdy mężczyzna był już na zewnątrz, padł strzał z obrzyna. Właściciel dyskoteki trafił na stół operacyjny, ale jego życia nie udało się uratować. Tomasz P. nie był jedynym, który nie zgodził się na płacenie haraczu bandzie człowieka z lasu. Kolejny to Leszek Wojteczek, właściciel firmy Wtórpol ze Skarżyska Kamiennej, zajmującej się sortowaniem używanej odzieży. W 2005 roku, kiedy po haracz przyszli do niego ludzie Leszka K., Wojteczek zatrudniał około 1000 osób. Po tym, jak odmówił gangsterom, on i jego pracownicy przez kilka lat byli nękani. 6 marca 2006 roku w nocy podpalono samochody jednego z kierowników zakładu zaparkowane w garażu jego domu. Kilka miesięcy później dom tego samego kierownika ostrzelano, a na posesję wrzucono granaty. Jeszcze w kwietniu 2006 roku spalono też samochody firmowe w Turpolu. Zdarzały się anonimy, kolejne podpalenia samochodów, w tym 8 tirów czy busów na prywatnej posesji kierowcy dowożącego pracowników na nocną zmianę. Spalono też prywatne mieszkanie Wojteczka. Pracownicy zorganizowali nawet straż zakładową, która pilnowała terenu firmy przed kolejnymi atakami. Problem w tym, że w firmie pracował kompan człowieka z lasu, Leszek D., pseudonim Komendant. Przekazywał on wszystko, co dzieje się w firmie, Leszkowi K. Apogeum okazała się sytuacja z początku 2007 roku, kiedy pod Mercedesem należącym do Leszka Wojteczka, w czasie kiedy przebywał on na basenie, wybuchła bomba. Przedsiębiorca zawiadomił media, a te nagłośniły sprawę.
Gdy jednak dziennikarze przestali tak bacznie przyglądać się sprawie, Wojteczka zaatakowano w inny sposób. Nasłano na niego kontrolę wszelkich możliwych instytucji, takich jak Urząd Skarbowy czy ZUS. Kontrole te, poza drobną jak na wielkość firmy niedopłatą w składkach ubezpieczeniowych, miały niczego nie wykazać. W 2007 roku zdecydowano o zawieszeniu działalności firmy, a nawet myślano o jej zlikwidowaniu. Od 2008 roku właściciel w Turpolu razem z adwokatem Ireneuszem Wilkiem rozpoczął prywatne śledztwo. Zaangażowano do niego kilku prywatnych detektywów. Zebrane dowody pozwoliły w 2009 roku na złożenie wniosku o wznowienie postępowania w sprawie nękania i zastraszania przedsiębiorcy po tym, jak odmówił płacenia haraczu. Wtedy to od 2 czerwca 2009 roku człowiek z lasu i duża część jego kompanów wpadła w ręce organów ścigania. Leszek Wojteczek, choć sprawa zrujnowała mu nerwy i zmusiła do leczenia psychiatrycznego, zdołał stanąć na nogi. Kilka lat po tych wydarzeniach w Turpol zatrudniał już blisko 2000 pracowników. Podobne sytuacje z podpaleniami spotkały jeszcze jednego przedsiębiorcę, Henryka Migacza z Włoszczowy i jego rodzinę. Tutaj jednak mówiło się o nieuczciwej konkurencji, układzie z lokalnymi władzami i policją. Leszek K. miał oczywiście swoje układy. Niekiedy prędzej niż na policję czy po kredyt do banku ludzie przychodzili po pomoc do niego. Jego kompanii potrafili zaś wchodzić na lokalny komisariat jak do siebie. Mówiło się o sytuacjach, kiedy gangsterzy wynosili stamtąd dowody rzeczowe albo wywozili swoich zatrzymanych kolegów w bagażniku samochodu. Podobno pewnego razu jeden zatrzymany w obecności policjantów uderzył drugiego za to, co ten o nim powiedział. Funkcjonariusze nie zareagowali. Do początku procesu, który miał miejsce w połowie października 2010 roku, w śledztwie dotyczącym gangu człowieka z lasu, zatrzymano i przedstawiono zarzuty blisko 60 osobom. Ze względu na złożony charakter sprawy, proces podzielono na 3 części. W pierwszym, na ławie oskarżonych, zasiadło 12 osób. Drugi wystartował w poniedziałek, 25 października 2010 roku. Akt oskarżenia objął 24 osoby. 18 z nich było tymczasowo aresztowanych, a wobec 6 stosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Na tym etapie w śledztwie ustalono ponad 140 pokrzywdzonych osób. Tymczasem trzeci proces ruszył w kolejnych tygodniach. W większości z oskarżonych zarzucano udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, a także m.in. pobicia, napady, wymuszenia, podpalenia czy zabójstwa. 10 gangsterów wciąż wówczas poszukiwano. W 2012 roku Leszek K. usłyszał wyrok 9 lat pozbawienia wolności. Ale nie był to koniec procesów i wyroków. Po blisko 6 latach od pierwszego aktu oskarżenia, w poniedziałek, 4 lipca 2016 roku, Sąd Okręgowy w Kielcach ogłosił wyrok w sprawie gangu człowieka z lasu. Do tego momentu śledczy ustalili niemal 150 podejrzanych, w tym przeszło 30 działających w zorganizowanej grupie przestępczej. Wcześniej udało się złożyć aż 22 akty oskarżenia i skazać 50 osób. Prokuratura żądała dla człowieka z lasu dożywotniego pozbawienia wolności, z możliwością warunkowego, przedterminowego zwolnienia po 35 latach. Śledczy przedstawiali człowieka z lasu jako gangstera dysponującego władzą absolutną. Leszka K. skazano na 25 lat pozbawienia wolności, m.in. za zabójstwo z 2003 roku, rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, napady czy włamania. Zarówno prokurator, jak i obrońcy nie zgodzili się z orzeczeniem sądu, dlatego sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Krakowie. Ten uznał, że kwestia winy człowieka z lasu nie budzi wątpliwości. Należało jednak zastanowić się nad tym, czy zamiast 25 lat pozbawienia wolności nie powinien spędzić za kratkami reszty życia. Dlatego sprawę w tym zakresie przekazano do ponownego rozpatrzenia Sądowi Okręgowemu w Kielcach. Zgodnie z przepisami sąd apelacyjny nie może bowiem tak zmienić wyroku sądu pierwszej instancji, by orzec najwyższy możliwy wymiar kary. Sąd okręgowy w Kielcach mógł jednak to zrobić. I faktycznie zrobił, choć nieprawomocnie, w listopadzie 2019 roku. Obrona Leszka K. znów nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem. Adwokaci chcieli uniewinnienia lub w najgorszym razie
15 lat za kratkami. Dlatego zaskarżyli decyzję składu orzekającego do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Ten całkiem niedawno, bo w grudniu 2020 roku, utrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla człowieka z lasu. Ogłoszenie wyroku przesuwano od września ze względu na epidemię, która dotknęła też część składu orzekającego. Orzeczenie jest prawomocne. Leszek D., pseudonim Komendant, kompan człowieka z lasu i były pracownik w Turpolu, w 2016 roku został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Zmarł w szpitalu półtora miesiąca po tym wyroku. Pojawiły się wówczas plotki, że mógł nie być to przypadek, bo komendant miał ogromną wiedzę na temat lokalnych układów, m.in. w policji w Skarżysku Kamiennej, skąd wziął się zresztą jego pseudonim. Marcin P., choć w 2016 roku w procesie gangu człowieka z lasu skazano go na rok pozbawienia wolności, i tak ma spędzić resztę życia za kratkami. Dożywocie usłyszał za zabójstwo maturzysty, 19-letniego Bartka w Suchedniowie w 2002 roku. Tadeusz G., pseudonim Truskawka Velkiller, skazany w procesie człowieka z lasu na 15 lat więzienia, także odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności za co najmniej kilkanaście zabójstw popełnionych od lat 90., w tym w ramach gangu zabójców kantorowców w latach 2005-2007. Na temat sprawy Leszka K. powstał film dokumentalny Sylwestra Latkowskiego Człowiek z lasu, Polska lokalna z 2012 roku i książka o tym samym tytule z 2014 roku. To wszystko na dziś. Jeśli materiał na temat grupy Człowieka z lasu Was zainteresował, możecie zostawić łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału Podejrzani, a także kliknąć ikony dzwonka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.